14 lutego wspominamy świętą Aleksandrę z Egiptu, pokutnicę. Aleksandra, jak podaje jej przydomek, pochodziła z Egiptu, żyła w IV wieku i była chrześcijanką. Jako młoda kobieta uciekła z domu i zamknęła się w czymś w rodzaju grobowca, dlatego że chciano ją wydać za mąż wbrew jej złożonym ślubom czystości. Przez niewielkie okno podawano jej pożywienie. Przez pewien czas usługiwała jej Melania młodsza. Aleksandra wykorzystywała ten czas na czytanie pobożnych dzieł i modlitwę. Zmarła po 10 latach życia pokutnego 14 lutego przed 398 rokiem. Prawdopodobnie żyła 30 lat. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykłady Twoich świętych odnowiły w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.